turecka turystyka. Jak to będzie w tym roku? Czy po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Turcję, turyści nadal chętnie odwiedzą ten kraj? Już wiemy na ten moment, że trzęsienie ziemi nie zagrozi tureckiej turystyce. Pamiętajmy, że Turcja jest otoczona z trzech stron morzem. Ma niesamowite regiony, jak przede wszystkim region Morza Egejskiego i region Morza Śródziemnego, gdzie bardzo chętnie również polscy turyści odpoczywają. Na ten moment oczywiście jest trochę strachu, turyści boją się, ale pomimo to nadal wykupują wycieczki. Przede wszystkim dlatego, że region, w którym było trzęsienie ziemi, jest naprawdę oddalony ponad 1000 km od pierwszego, jakby na tej linii regionu Morza Śródziemnego, a dobrych parę tysięcy kilometrów od regionu Morza Egejskiego. W ogóle to jest, nie leży na tych samych płytach tektonicznych, więc wszyscy tour operatorzy i wszyscy specjaliści zapewniają, że nie ma niebezpieczeństw, że jak najbardziej można przyjeżdżać, odpoczywać. Już sezon powoli się zaczyna, już piękna pogoda w Alanii, w Antalii, tylko można zacząć pakować walizki i wyjeżdżać. Sezon trwa w rejonie Morza Śródziemnego, czyli w rejonie Antalii, tak naprawdę już od kwietnia, więc gorąco zapraszam, a troszkę później zaczyna się tam w rejonie Morza Egejskiego. Piękne miejscowości Bodrum, Kuszadasy, na pewno warto odwiedzić i pojechać, nie tylko ze względu na piękną pogodę, ale również na niesamowite zabytki.